Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na chyba najłatwiejsze, jakie są drożdżówki z serem. Są to ślimaczki drożdżowe, które naprawdę zrobicie bardzo szybko, są bardzo łatwe. No i naprawdę przepyszne. Wychodzą mięciuteńkie, bardzo ładnie wyglądają. Przepis jest łatwy, nie trzeba do nich dużo składników. Także gorąco polecam i zapraszam po przepis. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania naszych bułeczek. Na początek do miski wkruszamy 40 g świeżych drożdży, dodajemy do nich około 2 łyżki cukru, troszkę mąki oraz 200 ml ciepłego mleka. Wszystko dokładnie mieszamy, żeby się drożdże nam rozpuściły i odkładamy na jakieś 15 minut, żeby zaczęły pracować. Następnie do miseczki dajemy 2 jajka i resztę cukru i ubijamy na białą masę. Gdy nam drożdże już podrosną, dodajemy do nich ubite jajka z cukrem, resztę mąki, 60 g rozpuszczonego i ostudzonego masła. Wszystko dokładnie mieszamy. Na tym etapie ciasto będzie takie klejące, dlatego trzeba je troszeczkę podsypać mąką. Ciasto wyrabiamy. Wyrabiamy je dość dobrze, dość długo, tak żeby zaczynało nam odchodzić od ręki. Wyrobione ciasto odkładamy do wyrośnięcia tak na jakieś 20 minut. Teraz przygotujemy nadzienie serowe. Nadzienie serowe jest bardzo proste. Do miski dajemy pół kilograma białego sera półtłustego, jedno jajko oraz 4 łyżki cukru. Można dodać jeszcze cukier waniliowy, jeżeli chcecie. Wszystko miksujemy. Ja to zrobiłam blenderem. Dzięki temu, że używamy blendera, masa jest bardzo ładna, kremowa. Następnie wyrośnięte ciasto wałkujemy dość grubo i smarujemy je naszym nadzieniem. Ono powinno mieć kształt taki zbliżony do prostokąta. Smarujemy ciasto wcześniej przygotowanym nadzieniem serowym. Następnie nasze ciasto zwijamy w taki duży rulon. Następnie kroimy je na takie plastry o grubości około 2,5-3 cm. To będą nasze bułeczki. Bułeczki układamy na blaszce. Pamiętajcie o tym, aby rozłożyć je w dużych odległościach od siebie, ponieważ one bardzo ładnie rosną. Bułeczki smarujemy jajkiem z mlekiem i pieczemy około 25 minut w temperaturze 180 stopni grzanie góra-dół bez termoobiegu. One nie muszą wyrastać przed pieczeniem, ponieważ w pieczeniu przepięknie rosną, jak widzicie tutaj na filmie. Spieczemy je na piękny złocisty kolor. No i nasze bułeczki są gotowe. Z tych proporcji tych bułeczek wyszło mi na pewno około 20. Piekłam je dwa razy. Wszystkie mi się nie zmieściły na jedną porcję. Bułeczki są naprawdę mięciuteńkie, przepyszne, no i jak widzieliście, bardzo łatwe i bardzo szybkie do zrobienia. Zawsze wychodzą, bardzo gorąco Wam polecam ten przepis, zachowują świeżość, nawet na drugi dzień są przepyszne. Można je zrobić z dowolnym nadzieniem, może to być dżem, może być to Nutella, cokolwiek. Jeszcze raz polecam i życzę udanych wypieków.